przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 16. Drodzy Państwo, podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 13/187 dotyczy uchwały ustalenia formy obrady sesji dzielnicy 14. Drodzy Państwo, otrzymaliśmy, tak jak już wspominałem, informację, że środki finansowe, którymi dysponujemy i na zadaniach priorytetowych, i na zadaniach powierzonych, uległy zmniejszeniu. Oprócz tego zostaliśmy zobowiązani do tego, aby najpóźniej do 10 października przekazać zmiany naszych decyzji uwzględniające zmniejszenie środków, ale również wnioski o analizę finansowo-techniczną realizacji możliwości tych zadań. Już wypełniono się jednostki realizujące, co oznacza, że drodzy Państwo, tak naprawdę będziemy mieli 2 tygodnie na przygotowanie projektu uchwał, a tydzień na dopełnienie wszelkich formalności, jakie wiążą się na wypełnianie wniosków o analizę techniczną, finansową możliwość realizacji tych zadań. Dlatego też, drodzy Państwo, spotkamy się w październiku. Raz, tak jak planowaliśmy, ale nieco wcześniej. Ale nie spotkamy się 11 października, tak jak planowaliśmy, ale 1 października, tak jak byśmy mogli przyjąć stosowne uchwały i w ramach zadań priorytetowych, i w ramach zadań powierzonych będziemy musieli skorygować nasze dotychczasowe decyzje, aby uwzględnić to, że zostały niestety nam zmniejszone środki finansowe. Stąd też taki projekt uchwały, abyśmy tą sesję w październiku zorganizowali zaraz na początku 1 października. Czyli w poniedziałek. Więc nie w czwartek, ale w poniedziałek, ale zależy nam na czasie, to musimy się spieszyć. Działamy w nadzwyczajnych okolicznościach, drodzy Państwo, w tej kadencji. O 18. Po 18, tak jak zwykle. 1 października. Godzina 18 sesja. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję. Zamykam, drodzy Państwo, dyskusję. Przypominam, że w harmonogramie godzina pozostaje niezmieniona, więc godzina 18. Natomiast zmienia się tylko data, czyli z 11 na 1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 11 wykreślamy, tak? Tak, 11 drodzy Państwo wykreślamy. Bardzo dobrze, tak głosuję. Nie, to ćwierć. Pani Ania też, tak? Spokojnie. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, przyjęliśmy uchwałę. Ostatnią uchwałę na